Ej, witajcie ludzie, wita się z wami Red i gramy sobie w Stalkera, ogrywamy modyfikację te co zwykle, czyli gramy sobie w Dead or Alive Hybridę na moich zmodyfikowanych skryptach. No i tak, i w tym odcinku mówiłem, że wybierzemy się do podziemi Agropromu. Tak też uczynimy, jednakże przed tym zrobię dwie rzeczy. Jak jestem w właściwym miejscu? Zaraz. Jesteśmy w Agropromie. Chciałem iść do wioski nowicjuszy, halo? Dobra, już przez chwilę się bałem, że coś się popsuło i nie mógłbym korzystać z szybkiej podróży. Co najmniej by to było złe, bo utrudniłoby mi to mocno robotę. Znaczy, na pewno przyczyniłoby się do tego, że wiele rzeczy robiłbym znacznie wolniej niż teraz. W sumie to mogę sprzedać. Masz to. Nie będą z tego pieniądze, to jest granadiaki. Dymny. Czyli dla mnie absolutnie zbędny. Stary, karma dla psów jest więcej warta. No i myślę, że tyle. Chciałem się tu wrócić z tego względu, ponieważ dowiedziałem się, że potrzebuję tego kombinezonu w tamtym miejscu, w podziemiach. Potrzebuję bardzo dużej odporności chemicznej. W sumie nie wiem, czy tego bardziej nie ulepszę kombinezonu. Amunicji mamy w sumie... Po co ja to? Zawsze jakieś tam odporności wskoczą. I tak, baterii mamy sporo. PDA zaraz oddamy. Tam nic nie biorę. To jedno mogę zostawić. Jedzenia jest dużo, bandaży jest dużo, apteczek mamy. Powiedzmy, że przeżyjemy na razie. No właśnie. Chociaż nie. Dobra, później. Przyjdzie jeszcze na to czas. Ojej. I jeszcze udam się do Jupitera, aby wykupić granaty. Bo jednak chcę uzupełnić granatnik przed tą wyprawą. Witaj, chciałbym. Okej, 2500. Czyli właściwie to samo co zwykle dostaliśmy. Ale teraz się przydadzą. Ha! Teraz jak najbardziej się przydały te narzędzia. Dobra, dobrze, że tutaj... Dobrze, że do niego podszedłem. I teraz... A, tysiak. Ulepszać tego nie będę. Ale... Przydałaby mi się odporność na toksyny, nie ukrywam. Cholera. Dobra, wiecie co? Potrzebuję tej odporności chemicznej. A zarobić zawsze zarobić. No mam nadzieję, że... że w podziemiach Agropromu zdobędziemy wystarczająco dużo różnego rodzaju trofea, aby móc to sprzedać. Ale przynajmniej mamy już kombinezon, który naprawdę chroni przed... który konkretnie chroni przed różnymi anomaliami, więc... jest tego plus, jakby nie patrzeć. Dobra, teraz szybko do Jupitera. W następnym odcinku myślę, że zajrzymy jeszcze do baru.
Tak, mówiłem, że już tam nie będziemy wracać, ale jednak chcę sprawdzić jedną rzecz, o której zapomniałem. Prawdopodobnie barman będzie chciał... Barman będzie miał pewien przedmiot, który pragnę. Ale to się okaże, bo nie pamiętam szczerze i uczciwie. Dobra, co ja od ciebie chciałem? Granaty. O kuźwa mać, których nie masz. A nie, masz! Matulu, kochano, już się wystraszyłem. Nie, już myślałem, że... Opowiadałem to w którymś odcinku. Że po otrzymaniu nowych dostaw znikają im te ekskluzywne, nazwijmy to, przedmioty, czy tam towary. I już się bałem, że razem z tymi towarami zniknęły także granaty i kuźwa, już zaczynałem myśleć, to gdzie bym mógł je w takim razie wykupić, ale nie, dobra. Wszystko jest w porządku. Dobra, a zatem już oficjalnie lecimy do podziemi. Obawiam się tych podziemi z tego względu, ponieważ jak już wspominałem, nie było mnie tam jeszcze. Nie wiem, co nas tam czeka. A warto zaznaczyć, iż w Dead Air położenia przeciwników są czasami inne od względem oryginalnych wersji, więc niewykluczonym jest to. Matko, boję się tego helikoptera. Niewykluczonym jest to, iż idąc do tych podziemi możemy natrafić na coś nieoczekiwanego. No nie wiem, pseudogiganta tam nie znajdziemy na pewno. Nawet chimery tu nie znajdziemy, ale obawiam się snorków, pijawek, kontrolera. Chociaż pijawek najbardziej. No i nie zapominajmy, że moim głównym celem jest zdobycie tylko i wyłącznie dokumentów. O, bandyci. Właśnie, bo to miejsce pamiętam, że tak samo było nawiedzone przez bandytów. Spróbuj podrywać tak panienki. O, szlak. O szlak! Pierwsza rzecz, o której się nie spodziewałem. Spokojnie, panowie. Czyli... dobra. On się pojawia w momencie, kiedy przechodzę przez drzwi. Tu mieliście idealną okazję zobaczyć, jak kontroler oddziałuje na innych ludzi. Na innych stalkerów. Po prostu zamienia ich w zombiaki. Niestety ci tutaj nie mieli zbyt dużo szczęścia. I zupełnie zapomniałem, że tutaj są typowo skryptowane, nazwijmy to, momenty, tak jak tutaj mieliście okazję zauważyć. Tędy przejdę. O matu. Nie, chyba nie przejdę. Dobra. Ała. Ile? W ogóle głodni jesteśmy. Dobra, powiedzmy, że nie ma tragedii. Co tu jest? Nic tu nie ma. Super. Przyszliśmy tu na daremno, tak szczerze mówiąc. Chyba, że tam było jedno z zejść tak samo. Bo jak wiecie albo nie, do podziemi agropromu prowadzi kilka zejść. Norma,
Idźmy w ten cyrk. I moją najgorszą obawą są teraz pijawki, jak słowo daję. O matko, nie jestem pewien, ale chyba słyszałem pijawę. Chyba na pewno słyszałem pijawę. Dobra, plusem jest to, że wiem, gdzie ona jest. Wiem, gdzie się pojawi, jednakże... no na ślepo muszę puszczać te granaty, aby ją unieszkodliwić w miarę szybki sposób. Co jest? Albo sam sobie z ręki wyrzuciłem teraz granatnik, albo... Nie mam pojęcia, czy zginęła. Załóżmy, że tak. Tak, dobra. Pierwsza pijawka za płoty. Oho, oho, oho. Ale niewykluczone, że może być ich tu więcej. Coś słyszałem. No strzelaj, nie wstydź się. Ale was się tu nas zbierało. Stoczę bez sensu walkę, a zaraz się okaże, że coś za mną przyjdzie. Nie zeżrę. Dobra, robię zapis. Nie pamiętam, jak to wyglądało w oryginalnej wersji gry, czyli w... O matko. W czystym niebie chyba trzeba było tutaj przyjść. Nie wiem, jak się mylę, to mnie poprawcie. Ale wydaje mi się, że w Stalkerze czyste niebo właśnie trzeba było odwiedzić te lokacje. I stąd ta pijawka przyszła, przecież to było... Tak, to pamiętam. To akurat pamiętam. I zrobiliśmy to tak trochę, że tak powiem, od drugiej strony, bo powinniśmy przyjść stamtąd. I teraz wydaje mi się, że popełniłem pewien błąd. O co konkretnie chodzi? Tu powinien gdzieś zaraz... No właśnie. Nastąpić ryk. A co za tym idzie? Zespełniła nam się pijawka. Dobra, wiem tylko tyle, że jest ranna. Co prawda cztery granaty straciliśmy, ale unicestwienie pijawki było dla mnie priorytetem. O matko, iskra. O matko, burę! Hej! Jednak dzieją się tutaj. Dobra, gdzieś tu lata iskra. Tak czy siak, wracając, czyli dzieją się tutaj inne rzeczy, których nie było w oryginale. Na Burera?
Burera na pewno nie mogliśmy znaleźć w oryginalnym... Nie. Tak, Burer pojawił się w Zewie Prypeci dopiero. Dobrze mówię, czy... Czy znowu się pomieszało wszystko? Pytanko. No, o to miejsce mi chodziło. Jak widzicie, jest tutaj dużo anomalii kwasu. Co za tym idzie, zwykły kombinezon w błyskawicznym tempie by się psuł. Aby tego uniknąć, trzeba było wyposażyć się w odpowiedni kombinezon znowu, matko, boję się pijawek. Dlatego też dowiedziałem się, że jak będziemy schodzić do tego miejsca, to powinienem trzymać ten kombinezon. W sumie nie wiem, po co tu przeszliśmy. Pewnie coś tu było, ale nie pamiętam. Przejście było. Dobra, myślę, że wzbogacimy się, jeżeli chodzi o trofea. A, znaczy... samych trofea. Coś tu jest. Mam jakiś artefakt. Kombinezon? Nieuszkodzony, dobra. Czyli mogę spokojnie poruszać się po tych miejscach, bardzo mnie to cieszy. O, artefakt. Chwila. Artefakt artefaktem, ale... O, wow! Chwila, tu przypadkiem nie było tego... No właśnie, to jest ta anomalia elektryczna, która sobie tak lata w tej wewte. Oczywiście w Dead Air jest na tyle niewidoczna, że ciężko to będzie zrobić. A jak? Nie mam bladego pojęcia, kiedy się chować, kiedy iść. Dobra, załóżmy, że zrobię to na razie. Nie wiem, ja otrzymuję jakieś obrażenia teraz, czy co? Chyba tak. Chyba na pewno. Dobra, dostaliśmy błysk, tak? Błysk. Bardzo mnie to cię... No nie gadajcie, że nie wziąłem pojemników. Oż jasny gwint. Promieniuje, ale słabo. Haha, matulu kochana. Dobra, nic. Tak czy siak wrócimy się do agropromu, wykupimy pojemnik. To jest najmniejszy teraz problem. Ale myślę, że teraz... Dobra, prawdopodobnie zginę, ale chcę to po prostu przebiec od tak, na Hama, że tak to określę. Chcę zobaczyć, czy opłaca mi się tam iść. Nie opłaca. Co to? Okej, o tym nie wiedziałem. Teraz jestem na tyle zdezorientowany, że nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy. Jak tam? Czyli generalnie nie opłacało się tamtędy iść, ale... Podejrzewam, że zaraz wyskoczy pijawka. Uuu.
detektor własnej roboty, co? Ale widzę, że on to taka typowa prowizorka. Nie mam bladego pojęcia, co to teraz może być. A w oryginale chyba można było natknąć się jeszcze na snorki, ale za to nie ręczę, bo nie pamiętam. Latarka. Obawiałem się wybuchu, ale nie. No i chyba nici będą z dokumentów, bo jednak okazuje się, że nic tutaj takowego nie znajdziemy. Czy to już jest wyjście? Nie. Mogę trzymać artefakt? Dobra, kogoś słyszałem.